Cześć, Halusia, z tej strony taka sobie Elisy, witajcie w kolejnym odcinku wehikułu czasu, wezwania znaków zodiaku The Sims 3. I chyba nie uda mi się zrobić jednego celu, który sobie narzuciłam, a mianowicie umiejętność sztuk walki na 10 poziomie. Zostało dosłownie połowa tego. Znaczy, ja to zdobędę, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne ze względu na to, że dzisiaj Eliana ma urodziny i stanie się seniorką. Jak będzie ćwiczyła, to może zejść nam z tego świata przedwcześnie, jeszcze mimo, że seniorka. No i będzie ciężko, dlatego ona będzie sobie ćwiczyła, wiecie, tak po troszku, żeby się tam nie przeforsować, żeby nie dostać zawału serca. Żeby jakoś dać radę, no właśnie, chciałabym dzisiaj zrobić do niej przyjęcie. I w ogóle ja grałam sobie od nich tak wczorajszy dzień, udało mi się zresetować miasto i już się nie tak nie zacina. I wiecie co, ja starałam się przyjść tutaj do tego pana trzeciego zaginionego Jonas Brothers zespołu. I nie było w ogóle ciągle tego naszego młodego Norwega, był tylko ten jego ojciec. Ja nie wiem, gdzie ten młody się podział, gdzie tam się przed nami ukrył. Chodziłam po mieście, szukałam jego, nie znalazłam nigdzie. Ale zaraz zobaczymy, może jeszcze przed szkołą to będzie, chociaż go poznamy. Mówię, to jest taki zawadiacki chłopaczek, bo to faktycznie będzie chłopaczek z wyglądu. Mi ten base dużo bardziej się podoba niż ten Norwek z Jonas Brothers, więc no, wiecie, traktujcie to z dużą dozą, tak wiecie, nie? Takiego trochę z przymrużeniem oka i w ogóle on będzie tylko na chwilę dosłownie, tylko na chwileczkę. Ona się zorientuje, w sensie Valeria, że jednak to nie jest dobra partia na chłopaka i szybko tam się pożegnają ze sobą, a ona przeskoczy na drugiego chłopaka, a potem sobie zacznie relację już z Base'em tak na poważnie. Czy no i ojciec cały czas jest? Gdzie jest młody? Jest młody! Jest! Juhu! Jest! Trochę taki... mi się kojarzy, nie? Zobaczcie, ojej, teraz to żeś zrobił minę, powiem ci, nie wyjścią. Czy ty masz cień na oczach? Ja ci nie dawałam czegoś takiego, on chyba... Ja go w ogóle tak nie ubierałam, co on ma na sobie? Co ten koleś ma na sobie? Nie ubierałam go tak. Emil Johnson, albo lepiej Johansson bardziej, jako że narodno to Johansson, nie? Emil i Einar. A, podobają się sobie. No to pójdzie bardzo szybko i bardzo łatwo. Z chęcią cię poznam. No i fantastycznie. Wszyscy idą do szkoły, wszyscy idą do pracy. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Dobrze. Poznaliście się, to można iść do szkoły. Zapraszam. Wszyscy idą, wszyscy idą. Eliana też idzie do roboty. Jak mówiona, ma dzisiaj urodziny, więc może Mark się zajmie imprezą. I zrobimy jej taką imprezę niespodziankę. Ojej, ojoj, faktycznie ojoj, płacimy te rachunki. O, tu jest jakaś pułapka zostawiona. W ogóle ciągle działa pralka, w sensie takim, że słychać ją, że ona działa. I mnie to tak wkurza, chyba że wiecie, co to może być za inny dźwięk, ale denerwuje mnie. Proszę, użyj sprzątni. Myślałam, że to jest zapchany ten kibelek, ale nie. No i przyjmiemy sobie w końcu prezenty i w ogóle... Tak, przyjmiemy prezenty od przyjaciela, zaraz zobaczymy, co tam dostaliśmy, od kogo tam dużo prezentów nie było. No bo ja tak też nie wchodzę często, jakoś tak, no nie wiem. Nie po drodze mi z tą trójką, bo się za długo uruchamia. Mimo że trójkę bardzo lubię, to jednak czas włączania się tej gry jest tak katastrofalny i okropny, że mi się czasami nie chce, ale wam bardzo dziękuję za to, że jednak jesteście miło nastawieni na tą serię i mi się chce ją robić, mi się chce grać w nią. Ja lubię tę rodzinę, ja lubię tę rozgrywkę, a mimo wszystko, no kurna, coś nie tak. Myślałam też nad tą aspiracją, tym pragnieniem życiowym Valerii w przyszłości. Szukałam też odpowiedniego moda na to, żeby może zrobić jakąś inną, nową aspirację, taką z modów. Wiem, że można samemu też zrobić, ale ja z programowania to nie bardzo, więc nie będę sobie tworzyła własnego pragnienia życiowego. No i chyba wezmę coś z malowaniem, wydaje mi się. Dobra, przyjmujemy z 19 listopada od Agi. Tak jest. Napiszemy, że pozdrowienia z urodzin, bo zrobimy sobie dzisiaj urodziny. Robimy sobie dzisiaj urodzinki i tyle. Dziękuję bardzo za prezencik, odsyłamy.
Dziękujemy Ewa za 5 stówek, idealnie na... Ojej, nie, to była Ewa. Idealnie na urodziny dzisiaj są prezenty. Książek kwacz zwany Nostanu. Kaczka. Idealna na prezent. Wysyłamy dzisiaj wszystko, co się da. Ostatnio nie było wysyłania prezentów. Kolejnego pokolenia zodiaków. Stacja badań naukowych. Powiem wam, że ambitnie. Może nam się kiedyś coś przyda. Thank you. I gdzieś było tak, jeszcze Marzena, dziękujemy, przyjmujemy oczywiście, taka sobie Elis, jeśli ktoś ma ochotę zaprosić mnie na The Sims 3, no to zapraszam. Dobra, weź jeszcze dziadek pocztę, nasz emogak w ogóle. Ej, ja wam nie mówiłam chyba, że mamy nowy samochód, nie, czy wam mówiłam w końcu, mówiłam wam, tak, mówiłam wam, bo przecież były lekcje jezdy na samochodzie, Izabela miała, no i mają tak, mają auto. 600 punktów, co mamy? Kwiatka mamy. Aha, same miłosne listy. Ty, ja, to się nie dzieje, nie mów mi, że tego nie czujesz. O, Vivien się bardzo wkręciła. Vivien czy... Tak, to Vivien. Tak. Nie mogłam sobie przypomnieć, ale nie, Vivien. Segreguj śmieciury. I może zaplanujemy jakieś przyjątko. Czy ty możesz potem znajomych Eliany też zaprosić? Oj, i tu mi się wszyscy simowie mi się pojawili. O, coś te mody widzę zaczęły... Aż za bardzo działać. W ogóle zresetowało mi się bardzo dużo rzeczy. Tak, ją zaprosimy. Wiecie co? Zaprosiłam tylko czworo, bo ja nie pamiętam, kogo ona ma za przyjaciół, żeby szukać. No takie życie, no. Ale dobra, będziemy mieć przyjęcie urodzinowe. Wystarczy na... O, przestało szumieć. Wystarczy nam gości, wiecie, nie mamy aż tak dużo miejsca, nas samych jest piątka, to kupimy sobie tylko torta. Wiem, że powinno mówić się tort. I nasza Eliana będzie staruszką, totalnie, nie wierzę. Aha, i nie dokończyłam jeszcze o Elianie, jako że ona, no, zostało jej jeszcze trochę tej umiejętności. No to wiecie, ja się boję, że ona zejdzie i raczej nie pojedziemy do Chin na ten turniej. Przykro mi jest strasznie, bo bardzo chciałam jechać na ten turniej, ale nie będę zmuszać jakby Eliany do tego, no bo wiem, że jednak w pewnym wieku już może jej nie wyjść. No wybierz się do Francji, no nie, dziękuję. Jakimi współpracownikami? Ty jeszcze pracy nie masz, dziewczyno, nie. No i wiecie, kurczę, tak mi jest jakoś, no, nieciekawie z tym wszystkim. Co tu jest jeszcze? A, pewnie jakaś pierdziawka zamontowana. Kto był taki żartowniczy i tutaj pułapki ponastawiał w całym domu? Tu i tu? Kto był taki mądry? Ja cię proszę i powiedzcie mi. Eliana awansu nie dostała, ale wskaźnik oceny jest dość wysoki. Myślę, że może w piątek się uda i wtedy będzie już na 10 poziomie i będzie spełnione też jej pragnienie życiowe. Więc będziemy kończyć pierwsze pokolenie. Wiem, że już moglibyśmy zająć się drugim pokoleniem, ale no jeszcze nie jest do końca ukończone to obecne, więc nie ma co szaleć. Czy możesz jeszcze, póki nie jesteś stara, poćwić jeszcze? Wykorzystamy ją do ostatniego tchu. Masz jeszcze 3 godziny, szybko się umyjesz i będziesz mogła świętować swoje urodziny. Chciałabym, żeby Waleria zadzwoniła do tego kolegi naszego. Jutro jest w ogóle wolne, więc nie ma co się przejmować. Naszego kolegi. Gdzie jest kolega? Tu jest kolega, zadzwoń. Zaproś, o, pogawędka. Proszę. A dzieciaki posprzątają pranie. W ogóle ta Vivien, jaką ma tutaj twarz na tej miniaturce. A, już wiem, kto taki chyba żartowniś jest, czy nie? Bo ty tak coś taka jesteś podejrzana, powiem ci, Waleria. Tak się dziwnie śmiejesz. No właśnie, zostawić pułapkę. Ty coś tak widzę, że jesteś podejrzana. A, ojciec ją... Dobra, ojciec ją przyłapał i nie udało się... No wielkie... Ojejejej. Dobra. Co się dzieje? Co ci nie odpowiada pan Iwan? Chodź, nie ćwicz już. Będzie śmierdzieć. Wiesz co, na początku to możesz. Przyjazne. Przyjazne powitanie. Czy wy się nie znacie? Ja zaprosiłam, ja chyba kogoś pomyliłam. Ale dobra, przyszedł to przyszedł. Może da nam trochę hajsu na kampanię. Poplotkuj. I z nią też. Pomyliłam Simu w ogóle totalnie, nie? A nie, to jest paparazzi. To tej nie chcemy. O, tu jest nasza chyba... Nie, to jest Andre Wolf. On będzie umierał, więc jest podejrzenie, że on nam umrze na tym... na tej imprezie, więc może uda nam się wycisnąć jeszcze trochę pieniędzy. Holly jest naszą szefową. O, to jest nasza szefowa.
No i co? I będziemy dmuchać świeczki, prawda? Tu widzę, że dzieją się jakieś różne dziwne rzeczy. Wyśmiewają kolesia, tu mi coś wibruje. Czy możesz zmuchnąć świeczki, Eliana? Proszę, chodź. Wielki czas. Ojej, Eliana robi się seniorką, a jeszcze pamiętam, jak ją tworzyłam, jak jej robiłam ten pierwszy taki fioletowy strój i ten pierwszy domek na bagnach, jak jakiś ogr. Ja i moje bagno było. A potem był Emogach, który nie chciał z nami się spotykać, ale potem jednak chciał, ale miał jakąś tam dziewczynę, trzeba było się jej pozbyć. I potem były bliźniaczki, ojej, tyle wspomnień i ona już jest stara. Ale zdjęcie zrobimy, nie? Jesteś umęczona życie. O, i gościu z tyłu najlepszy, chcę mieć go na zdjęciu. Dalej, kosiarz będzie czaił się za rogiem za chwilę, jak to w czwórce. Pokaż się, pokaż. No właśnie, na emeryturę jeszcze nie idzie, ale cię ubrali sexy. Wszyscy się cieszą, no i super. Chodź porozmawiaj trochę z Holly. Coś mi się przycięło. Mam nadzieję, że tylko na chwilę. O, popraw humor. Tak, zapraszamy na tort, oczywiście, zapraszamy, zapraszamy, niech wszyscy sobie przyjdą, niech wszyscy sobie zjedzą. Co to jest? Ojej, co tutaj się dzieją za odrzucone romanse? A ja wiem, kto to jest, to jest przecież matka naszego Bejsa. Chyba. No tak, tak. Chyba tak. Nie wiem, jak ma na imię, jak się nazywa nasz Bejs? No pewnie, że tak, że to matka naszego Bejsa. Ojej, mama jego, widzę, że średnio sobie radzi w miłości. Wiecie, to ja troszeczkę na kodzie, ale dosłownie troszeczkę tylko tą higienę tak, o. Ona chce laskę, Jezus Maryna, będzie jeszcze trenowała sztuki walki, na o lasce chce chodzić? Oj, moja droga, nigdy w życiu. Gdzie jest tą karierą? Dlaczego ja nie mogę, żeby dali mi pieniądze? Wspominaj o... Stare, dobre czasy. Jak się spotykaliście wszyscy u niej zawsze na imprezach, dużo ich było za każdym razem, dużo simów, dużo się działo. Było głośno, gwarno, dużo żarcia. Jak ty wyglądasz? Jakie ty masz brwi w ogóle? Skąd ona ma takie brwi? Ona nie miała takich brwi. Ale no, wygląda ładnie, jeszcze nie wygląda na taką staruszkę, nie? Ale przebrać ją będzie trzeba zdecydowanie. No i mówiłam! Mówiłam, że on nam zejdzie na... No i nie zdążył nam pieniędzy dać. Mówiłam, że on nam umrze na urodzinach. Czarownica ja, no pięknie, pięknie. Świetnie, świetnie. Ożywić, no gdzie? Nie będziemy go po cholerę. Idź. Idźże. Czy on tu zostawił swoje ubrania? Chyba tak. To jest jego urna w ogóle. Musimy ją z nią coś zrobić. Ale przynajmniej umarł na imprezie, nie? W sensie, że... Ostatnie chwile jego życia były całkiem miłe. Szkoda, że reszta będzie się źle czuła, bo widziała śmierć. Bycie świadkiem śmierci. Ale może chcecie potańczyć, co? Chodźcie, tańcz. W ogóle to jest zarąbista impreza. Śmierć była, są atrakcje. Idealnie. Chodźcie też na potańczyć sobie. Tej się nie podobało jednak. No zepsuł. Nie to, że zepsuł nam imprezę. To jeszcze nie dał nam pieniędzy. Szkoda. Okej, okay, goście są dość zadowoleni. Czyli było całkiem spoko, mimo że zmarł koleś. Nie mamy tej urny już. No dobra, trudno. Dobra, wyłączamy muzykę i proszę... odłożyć resztki. Wszystko wróciło do normalności. Super. A ty musisz w ogóle ojca jakoś udobruchać. To może posprzątaj pranie. Głodna, brudna, totalnie źle. Wszystko nie tak. Darmowe wakacje. Zostawcie nastolatki same. Z pewnością są wystarczająco odpowiedzialne, by zająć się domem, gdy cię nie będzie. A niech jadą, no barze, niech jadą. Ja bym chciała się zgodzić ze względu na to, że zrobimy sobie może nie imprezę, ale no, wiecie, Izabela musi mieć chłopaka i to jest idealna okazja, ażeby, nie Izabelko, Waleria, żeby tego chłopaka zdobyć. Czy oni już jadą? A i owszem, niech jadą zatem, moi drodzy. Dzisiaj będzie taki bardzo krótki odcinek,
Ale myślę, że następny zrobimy już sobie imprezę z nastolatkami i już płynnie przechodzimy do drugiego pokolenia, a wątek Eliany będzie kontynuowany już w tle, czyli dokończymy jej karierę, dzięki temu wypełnimy też aspiracje, no i dokończymy też ten ostatni punkt umiejętności sztuk walki. Niestety bez wyjazdu do Chin nie zdążyliśmy, w sensie ja nie zdążyłam, ale trudno, zdarza się. Najważniejsze, żeby miała tę swoją aspirację skończoną i ten 10. poziom umiejętności będę robić tak, ażeby ona nie umarła przy okazji. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć!